Dzisiaj vlog dość nietypowy, ponieważ pacjentem jest BMW M3 generacji E30, wersja z silnikiem spalinowym, pojemność 2,5 cm sześciennego, nie litra. Zobaczmy tutaj budę. I tutaj, jak widzimy, jest miejsce na nasz silniczek. Model jest w skali 1 do 10. Całkiem przyjemna konstrukcja. Fajnie, tutaj już są wymienione amortyzatorki na olejowe z regulacją, czyli popularnie zwanym gwintem. Tak jak i sprężyny są wymienione na twardsze, i są jeszcze dodatkowo podkładki zamontowane, żeby to jeszcze bardziej tutaj usztywnić, ponieważ jest to model stricte do driftu. I co my będziemy dzisiaj robić? Tutaj mamy układ, który nam przenosi bezpośrednio tutaj ze silniczka, ze sprzęgiełka podśrodkowego, które się tutaj znajduje. Jak widać, jak silnik pracuje na jałowych obrotach, to ta zębatka się w ogóle nie obraca. Jak tylko zaczyna przyspieszać, to sprzęgiełko odśrodkowe, które jest w środku, na delikatnych sprężynkach, zaczyna jakby takie szczęki hamulcowe w środku rozwierać, przez co zaczyna się kręcić i zaczyna nam to przenosić tutaj na tą zębatkę w taki sposób. Jak niełatwo się domyśleć, to właśnie tą zębatkę będziemy dzisiaj projektować, a także od razu drukować prototyp, aby docelowo oddać do wykonania na CNC, ponieważ ta została po prostu zmielona po drugiej jeździe. Filmik zresztą z tej jazdy możecie zobaczyć też wcześniej tam na kanale wrzucałem. No to co, zabieramy się za rozmontowanie tego i zaprojektowanie tej zębatki. Jakiś filamencik musimy sobie teraz wybrać. Myślę, że najlepiej byłoby to z ABS-u albo z ASY walnąć. Więc albo bierzemy ABS-ik, albo jeszcze mam tutaj dostawę nylonu. Gdzie tu był nylon? O, to będzie to. Ta PA6 nylon. Więc albo z tego, albo z ABS-u. Godzinki 9 minut, wybruczek się zrobił. Tak wygląda
Zębateczka. Tak wygląda oryginalna, tak wygląda wydrukowana. Myślę, że jako prototyp jeszcze to spasowanie ząbków trzeba zacząć, tylko pamiętać, że no tutaj one są już zeszlifowane niejako, nie? Zaczekam, aż stół trochę odstygnie, żeby to oderwać. Na razie mocno siedzi. Od dołu jeszcze trzeba, wiadomo, oderwać supporty, bo ta część tutaj, ta wnęka drukuje się niejako w powietrzu, nie? Chyba, że zrobimy taki myczek i to po prostu oderwiemy. No i ten support tutaj dolny trzeba jeszcze usunąć, nie? No dobrze, więc pozbyłem się supportów. Tak wygląda oryginalna zębatka, ta zaprojektowana przeze mnie. Bardzo się cieszę, że tu wymiar się zgadza. W ogóle jak widzicie, to one nawet teraz się ładnie zazębiają. Jeżeli chodzi o drugą stronę, to wygląda to tak. Co do materiału, dlaczego to w ogóle wygląda tak paskudnie? Już on tłumaczy, macie tu dla porównania taki element. To jest klucz do BBS-ów, do felg. On jest wydrukowany z takiego pełnoprawnego, typowego materiału, z którego drukuję, w takiej typowej rozdzielczości. Zobaczcie, jaka jest jakość wykonania tego. Nie? Wygląda to pięknie. A zobaczcie, jak wygląda to. No, wygląda tragicznie, nie? Tutaj to szczególnie widać, ale tak jak mówię, to jest tylko prototypowanie. Zawsze używam do tego po prostu najtańszych materiałów. Dopiero jak drukuję takie finalne wersje prototypów, żeby wymiarowość się zgadzała, to już drukuję z takiego materiału jak właśnie zwykłe wydruki, które wyglądają właśnie tak jak to. A właśnie taki materiał jak na przykład jak dostaję zawsze próbki. Tu mam na przykład masę próbek wszelkiej maści, kolorów, rodzajów. To właśnie z tego sobie korzystam przy prototypowaniu. No i kupuję czasem też takie szpule, tak jak właśnie to, co jest teraz zamontowane. To jest akurat, bo nie mówiłem wam, finalnie nie drukowałem tego z ABS-u ani z nylonu, tylko ze zwykłego PLA. W dodatku takiego najtańszego, tak zwanego przejściowego, który można kupić, który powstaje w momencie, gdy pigment jest podmieniany w fabryce. Powstaje zawsze taka przejściowa szpula i ona jest sprzedawana znacznie taniej, poniżej jakiejkolwiek ceny rynkowej, a filament jako tako trzyma swoje parametry, właśnie jak średnica, gęstość, wagę, właśnie wymiarowość tych obiektów, tylko to jakość wykonania jest jaka jest, widać, że to jest taki najtańszy filament. No ale przy większych obiektach, no przy takim to nie ma żadnego znaczenia, nie? Akurat po prostu miałem go pod ręką, to użyłem, ale przy większych wydrukach, gdzie trzeba czasami wydrukować na przykład taką flanszę 20-30-krotnie, robiąc jakieś tam super drobne korekty i poprawki, no to robi to już znaczenie, nie? Jeszcze raz sobie porównamy te zębatki. To jest seryjna, a to jest nowa, zaprojektowana i wydrukowana przeze mnie. Myślę, że i tak jest całkiem nieźle.